To była inwestycja trwająca latami, ale właśnie teraz udało ją się zrealizować w całości. Za nami uroczyste otwarcie drogi powiatowej na odcinku Krosno-Odrzańskie Bytnica. Ostatni remontowany odcinek w miejscowości Bytnica został ukończony. Inwestycja była realizowana aż, można powiedzieć, w 7 etapach. Jeśli przyjąć, że pierwszy etap to dokumentacja, to później było 6 etapów realizacji inwestycji w terenie. Cieszę się bardzo, że po tych, można powiedzieć, 12 latach mamy możliwość odebrania całej inwestycji. Współpraca i konsekwencja to było kluczem do sukcesu i ukończenia tej wielkiej inwestycji. Swój udział w całej drodze powiatowej miały zarówno powiat, jak i gminy, przez które ta droga przebiega. Finansowo inwestycje wsparły także Lasy Państwowe. Przebudowę drogi dofinansowano także ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Budowa drogi jest dosyć kosztowna i im więcej jednostek się na to składa, tym większe są szanse na ich realizację. Cieszę się bardzo, że Urząd Wojewódzki również mógł dołożyć swoją przysłowiową cegiełkę w kwocie 1 000 000 zł. Dofinansowanie to pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Bytnica to jedna z najbardziej zalesionych gmin w Polsce. Nie dziwi więc zaangażowanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a także samego Nadleśnictwa Bytnica. Dzięki tej drodze tutaj udało nam się zgromadzić właściwie ludzi z różnych środowisk, z różnych zakładów, z różnych opcji, z różnych instytucji. I to pokazuje, że takie lokalne cele, takie samorządowe potrafią łączyć. Nie dzielić, tylko łączyć. I to jest też taki ważny wymiar tej drogi, że ona pokazuje, że można po prostu ponad wszelkimi podziałami coś wspólnie zrobić. Przytoczę takie słowa, które wypowiadał zawsze poprzedni wójt gminy Bytnica, pan Leszek Olbrzymek, który kiedy rozpoczęła się ta inwestycja poprzez pierwszy etap, jak dobrze pamiętam, od miejscowości Struga do miejscowości Bytnica, to mówił, że wreszcie będziemy mieli połączenie z Warszawą. Oby tak zostało. Radna powiatowa, wiceprzewodnicząca rady Marzena Szofer od początku swojej kadencji zabiegała o jak najszybsze ukończenie tej długoletniej inwestycji. Z drogi tej korzysta wiele pojazdów, ale także rowerzyści, rolkarze czy biegacze, których niejednokrotnie można dojrzeć na przebiegającej obok drogi ścieżce rowerowej. Droga wpłynie na komfort i bezpieczeństwo podróżnych. Startując w wyborach był to mój priorytet, dlatego że tak jak dzisiaj było mówione już kilkakrotnie, droga ta była etapowana kilka razy, inwestycja przez kilka lat była nieskończona, dlatego w wyborach startując był to główny mój cel, aby ta droga w Bytnicy została zakończona. Cieszę się niezmiernie. Ostatni odcinek przebudowy drogi powiatowej kosztował prawie 2 200 000 zł. Pieniądze na ostatni odcinek pochodzą z Funduszu Rozwoju Dróg, z powiatu krośnieńskiego, Nadleśnictwa Bytnica i gminy Bytnica. Współpraca przynosi efekty. Inwestycja etapowana o łącznej wartości około 15 milionów złotych. Co ważne, tutaj istotna jest kwestia współpracy, jaką podjęliśmy zarówno z gminą Krosno-Odrzańskie, jak i z służbami wojewody, gdzie otrzymywaliśmy dofinansowanie ze środków rządowych. I co warte podkreślenia, także Lasami Państwowymi, które wspierały nas finansowo przy realizacji każdego z etapów tej inwestycji. Cieszę się niezmiernie, zostaliśmy połączeni ze stolicą powiatu. Mam nadzieję, że wykorzystają to mieszkańcy. Łączna długość drogi wynosi prawie 11 km.